Cześć, z tej strony Lew tutaj. Dzisiaj witam was w drugim odcinku SimCity. Z dodatkiem miasta przeszłości, więc już przejdźmy do rozgrywki i zobaczymy, co się stało w naszym pięknym mieście. Za mało średnio zamożnych kupujących. A więc trzeba zbudować niewystarczające fundusze. A nie, tu są budynek. Park jest super. Po prostu o tym marzyłem. Tak to zróbmy. Żeby było ładnie symetrycznie. Niestety. To trudno, ale zawsze można w drugą bańkę, czyli z tej strony. I dajemy tutaj szybko mieszkalne. Niech się już rozbudowują. Nie. I żeby było średnio zamożnie, trzeba jeszcze im jakiś park postawić. No właśnie. Tu uwalnijmy im parka. Rozbudujmy go jakoś ładnie. Damy im boisko do siatkówki. A, jeszcze jedno by się przydało. O tak, żeby nie zasłaniało. O tu. No coś z tego może wyjść, chociaż nie sądzę. Albo po prostu usuniemy to. To też usuniemy. I walniemy im tu skatepark. Skatepark. Tylko ja... Nałożenie jest? O, już nie ma nałożenia. Ja bym to walnął... O tak. Jak tam podniosło się odrobinka chociaż? No słabo, ale coś tam może być. A więc kontynuując, trzeba poprawić ten park. Jak mam sytuację z prądem? Troszeczkę nadwyżki jest. I jeszcze nie ma potrzeby dostawienia kolejnej turbiny. A więc ten park został niestety bardzo niefortunnie postawiony. Trzeba go automatycznie zniwelować. I podniesiemy odrobinkę naszą tutaj, może od razu tutaj dla zamożnych stworzyć już kawałek miejsca. O, tutaj by można było w sumie, albo tu, o tutaj to postawimy jednak. Tak, żeby już był kawałek dla zamożnych i postawimy o tak tutaj. Opyk. No, jak pięknie będą wszyscy tutaj zamożni. Ale jeśli postawiliśmy teraz to dla zamożnych, muszą też gdzieś mieszkać niezamożni. Więc stawiamy tak. Jeśli tu usunęliśmy park, to możemy dostawić, tu połączyć. Bardzo ładnie. Ojejku. Spróbujmy troszeczkę oszukać system i po prostu postawmy taką drogę. Jak się da? O, tak się da. I dołączamy. Oczywiście, że tu mieszkalne i tu odrobinkę tych komercyjnych. Dalej. Mianowicie tak. A, za mało Filmoleonów. A tak, tutaj też to postawmy. Niech mają. Niech mają. A teraz, że jeszcze tego skontrolujemy, jak tam woda. Dobrze, ale się powoli kończy. Tutaj postawimy kolejną, jeśli się nam skończy w tamtym źródełku. Prąd. Prąd jest też ok. Widzę, że pojawiły się problemy ze śmieciami. Słucham was. Śmieci wszędzie! Śmieci ciągle wszędzie. Tutaj wszędzie są śmieci nasze. Niestety to okropne. Postawmy śmieci w tym miejscu. Bo chyba tutaj nie będą nam kolidowały. O, to zróbmy taki trik. Tu postawimy śmieci, a tu od razu wyrównamy. Jest piękna ulica. Jednocześnie to trochę. O, tak. Jest! Połączyłem. Macie rozmnażać się strefy przemysłowe. Oj, marudzicie. Musicie przetrwać. Mały pożar. Mały pożar nie jest niegroźny. Utylizacja śmieci. Jak tam. Dajmy jedną śmieciarkę. Niech pędzi. Jak tam śmieciory? Czy śmieci już są wywożone? Są, zbierają śmieci bardzo dobrze. Bardzo dobrze jestem z was dumny. Fabryka Omega Co. Tak, zatwierdzono nareszcie, ale my nie potrzebujemy rudy niestety. Tak bardzo troszkę stety niestety. Co, czemu jesteś smutny, kupo? Ruda. Tutaj. Ropa. Tutaj. Na początku rudę tak myślę, że trzeba by było wydobywać. Ile pieniądzów... Czy mamy w ogóle ratusz?
Mamy ratusz. A gdzie jest nasz ratusz? Tu jesteś, ratuszu. Dobrze. 10. Jakbyśmy podniosłbym wam do 11. To sobie było. Dobra, aż tak bardzo to się nie podnosi. Możemy zostawić im 10, za to będziemy mieli więcej mieszkańców. A więcej mieszkańców to znaczy więcej pieniędzy. Wszystko dla pieniędzy. Dobrze, wyrównajmy im tu drogi. Bardzo ładnie. A jakbym jeszcze o tak zrobił? Byłoby jeszcze fajniej. Więc zrobimy tak. Tu dorównamy. Tak, a resztę zadamy strefy mieszkalne. Bardzo dobrze. Coś tu trzeba usunąć. Przyczyna pożar budynku, dobra. Coś jeszcze? Nie. Wszyscy są zadowoleni. Jak tam nasza ocena burmistrza? 74% poparcia. Nawet okej. Okay. Miasto Amchitka jest już super nowoczesne. Cieszę się, że tak o mnie myślicie. Rozrost, rozrost, jeszcze raz rozrost. Ale nie, jeszcze tego niestety to muszę zburzyć. Ze względu na to, że ja tutaj muszę teraz zbierać obligacje. I to, znaczy nie obligacje, tylko pieniądze po prostu. To mi się bardzo nie podoba, to jest po prostu okropne. Tak nie może zostać. Niszczymy park. Niszczymy drogę. Trudno, nie będziemy oszczędzali pieniędzy. Mnie to nie interesuje, ważne, żeby było ładnie. Czy to, nadal mam wrażenie, że to jest nierówne. Nie no, dobra, jest równe. I teraz... Jak tam popyt w ogóle? Popyt jest dla średnio zamożnych. To dobrze, będziecie tu żyli, będziecie szczęśliwi. To jeszcze automatycznie przedłużę wam to tutaj i o tutaj. I połączę. To równo jest? Nie sądzę. A jednak tak. Jednak jest równo. Dobra. Mieszkaniowo. Tak, 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 tak. Dobra, pięknie. Rozmnażajcie się. Pożar budynku kolejny. To okropne. A może warto było zainwestować w straż pożarną? Ja bym to tutaj postawił. Chociaż w sumie tutaj by mało tego mieli. Postawmy tu. Tu im postawmy, będą marudzili. Mamy... Ile kosztuje tak? 15 tysięcy, ojeju. Damy im to. Jakieś tutaj piękne banery. Nie, nie można umiejscowić. Ale damy im flagę. Będą szczęśliwi, mają flagę. Jakieś zadanie? Słucham was. Czyli co mam zrobić? A, akademię? Spoko, zrobię akademię. Jak nie teraz, to w przyszłości. A was? Słucham. Stanę się miasteczkiem. No oczywiście, że stanę się miasteczkiem. Prędzej czy później też stanę się tym miasteczkiem. O Jezu! Co się dzieje? Co się stało? No przynajmniej to coś zgaście. Ta, to się zgasiło czy nie? Nie. Pali się dalej. To też się pali. O. To też się pali, to też się pali. Super po prostu. Super, gratuluję. Gratuluję straża pożarna. Jestem z ciebie całkowicie dumny. W sumie, co Bogdan, połączę to, niech będzie fajniej. Damy to, niech będą... A tu troszeczkę pousuwamy, bo wtedy będą bardzo mi marudzić, że są zanieczyszczani. Millennium Plaza. O, słucham was. A, chcesz imprezę? Sorry, imprezy nie chcę, bo śmieci się zgromadzą i potem będą wszyscy jęczeć, że śmieci są wszędzie. W sumie oszczędzanie pieniędzy jest najgorzej, bo ciągle muszę coś kupić. Trudno. Trzeba je zainwestować. Tak, to zróbmy. Tak, to zróbmy. A tu o tak. Dobra. Chyba okej. A, jeszcze służba zdrowia teraz, tak? No dobra, klinika niech wam będzie. Tutaj jest takie malutkie mieście. Akurat na klinikę. To tutaj. Zatrudniajcie, zatrudniajcie. Teraz wam bym karetkę dał, bo karetka bardzo fajna jest. I od razu nie muszą wszyscy dylać z buta do kliniki, tylko po prostu karetka podjeżdża i ich zabiera.
I miasto jest szczęśliwe, macie większą procent poparcia, chociaż mam słabe ten procent poparcia. Słucham was. Się wysyłki do towarów. To są w ogóle jacyś zamożni? He? No tu są tylko. To co wy chcecie? Dobra, jeszcze sprawdźmy. Zamożni. Przydałyby się wysyłki towarów za mało kupujących. No sorry. Mogę wam zainwestować mogę wam dać tylko tych mieszkańców. Czemu tak? O, tego nie było. To znikło? Nie, no jest, dobra. Trzeba to zniszczyć, trzeba to zniszczyć. Już chyba nie ma żadnego. Czemu jesteś smutny? Nie wolno być smutnym. Wolnijmy im tam jakiś park, bo widać, że są nam bardzo słabo z parkami. Naturalne. A zaszalejmy, dajmy im coś takiego. O, bardzo ładnie. A tutaj dajmy im taki oto skwerek. Piknie. No i wszyscy się ładnie tutaj już rozbudowują. Kliniko. Jak tam? A karateczkę damy. Dobra, karetka. I od razu straż pożarną ulepszymy też. Mamy pieniądze w końcu. Tak? Tak. No, jesteśmy więcej ustawieni. Nikt nie będzie na razie kwiczał. Zaczynamy tylko... Jak tam przepustowość? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Więc możemy już spokojnie oszczędzać, oszczędzać, oszczędzać. I kupimy kopalnię rudy. A kopalnia rudy kosztuje kopalnictwo 22 tysiące. To kupujemy kopalnię rudy i wtedy zakończę odcinek. Tak zrobimy. Więc już za chwilę dostaniemy kasę. Kasa. Naprawdę! 500 zostało! Naprawdę. Smutne jest mi teraz przez was. Dobra, już za chwilę kupimy. Dobra, kopalnie rudy. Dostałem już pieniądze? Dostałem pieniądze. 266, 294, 312. O! To było najlepiej. To build. Dobra, zamknięte. Stać nas na ulepszenie. Oczywiście, że nas nie stać. Kupimy im tylko to, bo jest to fajne. I popatrzymy sobie na naszą piękną kopalnię rudy. Ore. Pisze jeszcze? Mining Operation. Wow. I to na tyle z tego odcinka SimCity. Jeśli chcecie więcej odcinków, zostawcie łapkę w górę, bo to naprawdę bardzo dobrze motywuje do dalszej pracy. Jeśli chcecie, zostawcie również komentarz. I to na tyle, więc trzymajcie się. Cześć!